Jak reklamować firmę w internecie, jak pozyskiwać klientów przez internet. Jeśli masz małą, średnią firmę, potrzebujesz informacji, jak sprzedawać swoje produkty, swoje usługi, pozyskiwać klientów z internetu, jak zacząć robić ten marketing w internecie, to wideo jest właśnie dla Ciebie. Być może prowadzisz salon piękności, być może jesteś prawnikiem, być może prowadzisz biuro rachunkowe, być może masz firmę budowlaną, być może jesteś DJ-em. Nie ma to kompletnie znaczenia. W tym wideo dostaniesz konkretne porady krok po kroku, jak reklamować swoją firmę, jak pozyskiwać klientów. Przygotuj kartkę i długopis, bo będzie mnóstwo przykładów, ale będzie także mnóstwo narzędzi, które pomogą Ci właśnie zacząć reklamować Twoją firmę w internecie. Zaczynajmy więc. Zrobimy to wszystko na konkretnych przykładach. To wideo właśnie skierowane jest do małych i średnich firm, głównie lokalnych. Tak więc zajmiemy się na początku od wizytówki Google Moja Firma, czyli Twój potencjalny klient wpisuje coś na wyszukiwarce Google, na przykład Hydraulik Warszawa, Księgowa Swarzędź, Biuro Rachunkowe Szczytno i pojawia się mapa Google i te trzy pineski. I często właśnie dla firm, zwłaszcza małych, lokalnych, obecność w tym top 3 jest być albo nie być w internecie. Często to jest właśnie albo pozyskujemy klientów, albo nie właśnie z wizytówki Google Moja Firma. I często też jest to miejsce, ta wizytówka Google Moja Firma, pierwszym i ostatnim miejscem tak naprawdę, gdzie mamy styczność z daną firmą, gdzie zapada decyzja, czy idziemy skorzystać z usług danej firmy A lub B, lub też nie idziemy. Tak więc, tak jak powiedziałem, Google zawsze wyświetla tylko pierwsze trzy wyniki, więc Twoim zadaniem jest oczywiście trafić do top 3. Oczywiście na moim kanale znajdziesz filmy, nagrałem kilka filmów na temat pozycjonowania wizytówki Google Moja Firma, nagrałem też m.in. film, gdzie pokazuję, jak krok po kroku wypozycjonowałem firmę mojego klienta, który prowadzi agencję ubezpieczeniową w małym mieście, gdzie, no może nie takim małym, bo tych firm ubezpieczeniowych w tym mieście było ponad 20. Startowaliśmy z miejsca 21 i w ciągu zaledwie kilku tygodni wypozycjonowałem tę wizytówkę na pierwsze miejsce. Mam też na ten temat kurs, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu, także jeśli chcesz pozycjonować swoją stronę krok po kroku, to w tym kursie masz wszelkie informacje, jak to zrobić. Więc pierwszym tym etapem, pierwszym punktem nadrzędnym powinno być oczywiście zoptymalizowanie wizytówki Google Moja Firma, tak aby na konkretne frazy właśnie wyświetlać się na mapie Google. I oczywiście tutaj technik jest dużo, wszystkie te omawiam właśnie w tych wspomnianych filmach i właśnie w tym kursie. I tutaj nie będziemy zgłębiać na temat optymalizacji, bo możesz to po prostu dooglądać w innych moich materiałach. Natomiast powinieneś skupić się tutaj na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to opinie. Opinie decydują najbardziej o tym, czy klient idzie skorzystać z Twoich produktów czy usług. Opinie na wizytówce Google Moja Firma. Obecnie, gdy szukam czegoś, ostatnio szukałem kempingu nad rzeką Krutynią, to wpisałem po prostu fraza kemping Krutynia i pierwszą i ostatnią rzeczą, jaką decydowała o tym, były opinie. Nie interesowały mnie tak naprawdę zdjęcia. Ponieważ jeśli firma ma dobre opinie, zdjęcia nie są potrzebne. Te opinie nie biorą się z niczego. Obecnie Google ma bardzo dobry filtr, który filtruje fejkowe opinie. Nie przejdzie już kupowanie opinii. Bardzo wnikliwie Google sprawdza, czy faktycznie byłeś w tym miejscu, a można to sprawdzić, jeśli masz po prostu korzystać z Gmaila. Czy byłeś w tym miejscu, czy faktycznie skorzystałeś z tych produktów, z tych usług danej firmy, którą opiniujesz. Więc ja się tym właśnie sugeruję i sugerują się też Twoi klienci. Więc warto mieć naprawdę dużo opinii i średnio powyżej 4,5. I też tutaj bardzo ważne jest, ponieważ opinie wpływają w sposób bezpośredni na pozycję wizytówki Google Moja Firma. Jeśli tych opinii jest 50, jedna firma, a druga ma 100, to już nie ma znaczenia. Powyżej kilkunastu opinii, ich ilość nie ma tak naprawdę znaczenia. Ale ma znaczenie średnia, ponieważ widzisz dwie firmy, która jedna ma 3,5, druga ma 4,5. Oczywiście skorzystasz z tej firmy, która ma średnią opinię 4,5 i Google też to widzi. Google widzi, że ta firma, która ma wyższą średnią, jest częściej klikana. I jeśli jest częściej klikana przez potencjalnych klientów, to daje ją wyżej na mapie Google, tak?
I teraz z przerażeniem naprawdę obserwuję, jak firmy zaniedbują ten element, jak kompletnie nie dbają właśnie o dodawanie nowych opinii na swoich wizytówkach. A można to zrobić w bardzo fajny, przyjemny sposób. Można w programie na przykład canva.com zrobić właśnie taki plakat, który będzie zachęcał do dodawania opinii. Można ten plakat wydrukować za grosze i tak naprawdę przykleić go w każdym możliwym miejscu w Twojej firmie. Na przykład masz salon piękności wszędzie, gdzie się tylko da. Na recepcji, na wejściu dodawaj taki plakat, który będzie pomagał właśnie w szybkim dodaniu opinii w Google Moja Firma. Możesz też wygenerować kod QR. Są do tego strony, na przykład tiny.wow. Tiny.wow, wpisz w Google, wyskoczy Ci strona, multiświetne narzędzie, gdzie jest mnóstwo funkcji, które ułatwiają właśnie promowanie biznesu. Ja też wydałem e-booka 100 najlepszych darmowych narzędzi online do promowania biznesów dla przedsiębiorców, dla freelancerów. Link do tego kursu znajdziesz oczywiście, do tego e-booka, przepraszam, w opisie tego filmu. Więc strona TinyWow wygeneruje Ci kod QR. Jest to bardzo proste. Ten kod QR drukujesz, zamieszczasz właśnie w swojej firmie i po prostu firma, dana osoba, która skorzystała z Twoich produktów, z Twoich usług, pstryka sobie na telefonie ten kod QR, jest bezpośrednio odnoszona właśnie do Twojej wizytówki Google Moja Firma i też może dodać szybko taką opinię. Jest też świetna strona Localo. Localo służy właśnie do pozycjonowania wizytówki Google Moja Firma. Localo ma swoją wersję darmową i ma też swoją wersję płatną. I w wersji darmowej już możesz właśnie w Localo zarówno sprawdzić pozycję Twojej firmy na mapach Google, ale możesz też wygenerować taki świetnie wyglądający plakat. Plakat, który właśnie możesz wydrukować ze skróconym linkiem do dodawania opinii, właśnie też z kodem QR. Nie ma tam za dużo opcji edycji, więc jeśli chcesz sobie bardziej dostosować, spersonalizować taki plakat, to polecam Ci właśnie zrobić to na stronie canva.com. Natomiast na leniucha możesz to zrobić na stronie właśnie Localo. Localo też właśnie służy do, tak jak powiedziałem, w wersji płatnej ma mnóstwo funkcji, do optymalizacji i pozycjonowania wizytówki Google Moja Firma. Tam są różne dostępy. Warto sobie wykupić ten najkrótszy dostęp i zrobić to, co macie do zrobienia właśnie w Localo, zoptymalizować tę swoją wizytówkę. Localo ma też świetną funkcję AI, dzięki której w zaledwie kwadrans możesz napisać 30 wpisów, czyli na cały miesiąc do przodu, jeden wpis dziennie przez 30 dni, w zaledwie kwadrans Localo napisze Wam właśnie wpisy. Wpisy, czyli takie posty na wizytówce Google Moja Firma. Niewiele osób to robi, niewiele osób tak naprawdę o tym wie. Wszyscy postują na Facebooku, gdzie tak naprawdę posty na Facebooku trafiają zaledwie do 5% osób, które Ciebie obserwują, a obserwują Ciebie głównie znajomi i rodzina, więc dupa z tego. Nie będziesz miał z takiego postowania na Facebooku klientów. Zrób to na swojej wizytówce Google Moja Firma, to da boosta Twojej wizytówce. I kolejna rzecz to strona internetowa. Strona internetowa tak naprawdę, gdy nie ma ruchu na stronie, jest martwym tworem. Pod pewnym warunkiem. Jeśli masz lokalną firmę, to strona internetowa pozycjonuje wizytówkę Google Moja Firma. Więc jeśli masz na przykład firmę usługową i na wizytówce Google Moja Firma masz wypisane te usługi, to zrób takie same zakładki na swojej stronie internetowej. Jeśli masz na przykład usługi, nie wiem, pedikur, manikur, na swojej wizytówce te same podstrony, na zakładce usługi zrób na swojej stronie internetowej. To Twojej firmy na mapie Google. Czyli strona internetowa zoptymalizowana pod te podfrazy. Podlinkuj na stronie internetowej swoją wizytówkę Google Moja Firma. Zamieść tam NIP. Zamieść w zakładce kontakt taką samą nazwę swojej firmy, jaką masz na wizytówce Google Moja Firma. Dodawaj profil swojej firmy, gdzie się tylko da. Na różnych katalogach firmowych, typu Panorama Firm. Kiedyś była Zumi. Wszędzie dodawaj taką samą nazwę firmy, jaką masz na wizytówce Google Moja Firma. To pozycjonuje właśnie Twoją firmę. Więc opinie, optymalizacja wizytówki Google Moja Firma, strona internetowa, gdzie masz zakładki z usługami, z produktami, tak samo nazwanymi jak na wizytówce Google Moja Firma i często tylko ten jeden zabieg zaledwie 80%, w 80% będzie decydował, czy będziesz pozyskiwał mnóstwo właśnie klientów. Wiem o tym plakacie, aby uzamieszczać go gdzie się tylko da, tak? Jeśli świadczysz usługi, nie masz swojego biura, na przykład świadczysz usługi remontowe, tak? Więc nie możesz prosić o opinię, bo nie masz biura, nie przykleisz tego, tak? Ale możesz wydrukować ten plakacik w formie takiej ulotki, czy też na wizytówce. Dajesz wizytówce, z jednej strony na wizytówce masz dane kontaktowe, swoje numer telefonu, e-mail, nie wiem, link do Facebooka, a z drugiej strony właśnie zamieść ten kod
QR. Kod QR i właśnie skrócony link do Twojej wizytówki Google. Moja firma zrobi to za Ciebie, między innymi Localo. I wtedy świadczysz taką usługę, dajesz klientowi czy to właśnie ulotkę, czy to wizytówkę i prosisz, aby właśnie dodał opinię, tak? Na temat Twojej firmy. Więc dbaj o tę opinię, bo jest to bardzo marginalizowana, bardzo zaniedbana sfera, gdzie ludzie myślą, że jak ktoś skorzysta z Twoich produktów, z Twoich usług, to ludzie sami dodadzą. Tak, dodadzą. I te opinie się będą gromadzić. Jednak musisz mieć duży, duży przemiał klientów, żeby to się zadziało. Jeśli świadczysz usługi do kilku osób miesięcznie, czy też kilkunastu, będzie Ci bardzo ciężko mozolnie zbierać te opinie. Więc zadbaj o to, aby właśnie ułatwić ten proces. Jeśli na przykład masz pensjonat, pokoje do wynajęcia, masz na przykład salon kosmetyczny, zadbaj, aby było takie miejsce w Twoim lokalu, w Twoim biurze, gdzie ludzie mogą, ładne miejsce, gdzie ludzie mogą sobie zrobić zdjęcie. Zauważ, że jak zachowują się ludzie. Jadą do hotelu, w hotelu jest jakieś ładne miejsce, jakiś loft, jakaś kaskada, jakiś wodospadzik, jest jakaś sala weselna, tam też zazwyczaj jest jakieś ładne miejsce, jakieś oczko wodne, jakaś zieleń, jakiś żywopłocik i ludzie tam sobie robią zdjęcia. Więc zadbaj, aby w Twojej firmie było takie jedno miejsce, gdzie ludzie będą sobie robili tam zdjęcia, bo ludzie wrzucają te zdjęcia na social media, na Facebooka, na Instagram. Więc jeśli będzie to jedno miejsce, to ludzie będą Cię po prostu oznaczali, tak? Darmowa metoda na dotarcie do klientów. Zadbaj o to, aby było takie jedno miejsce, taka ścianka, nazwijmy to, gdzie ludzie sobie robią taką samą jebkę, selfie, czy też zdjęcie z rodzinką i będą właśnie to zdjęcie zamieszczać, będą oznaczać Twój lokal, Twoje miejsce właśnie na social media, tak? Więc to był taki kolejny właśnie tip. I jedziemy dalej. Kolejna metoda po wizytówce Google, moja firma, po stronie internetowej, to też pozycjonowanie tej strony internetowej. Ja wspomniałem, żeby były zakładki tutaj właśnie na temat różnych usług, ale warto też na stronie internetowej oczywiście prowadzić bloga. Mało firm prowadzi bloga, a jeśli już prowadzą bloga, to tam na tym blogu jest mało wpisów. Obecnie w czasach AI jest mnóstwo narzędzi właśnie opartych o sztuczną inteligencję, które napiszą dla Ciebie mnóstwo merytorycznego kontentu na Twoją stronę internetową, na Twojego bloga, któryż ten kontent będzie pozycjonował Twoją stronę w wyszukiwarce Google. Są właśnie narzędzia AI typu CopyMate, GravityWrite, Theoretic AI, które piszą w sposób masowy wpisy na zakładkę blog. I warto właśnie korzystać tutaj właśnie z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, tak? Też w opisie tego filmu znajdziesz link do tych narzędzi, które tutaj wymieniłem, ale też znajdziesz link do mojego kursu AI dla biznesu, gdzie krok po kroku pokazuję, jak automatyzować monotonne i żmudne zadania przy pomocy właśnie sztucznej inteligencji. Wystarczy zaledwie 15 minut dziennie, aby odzyskać do 3 godzin dziennie właśnie dzięki AI sztucznej inteligencji, tak? Więc mamy tutaj właśnie te pozycjonowanie tego bloga. Ty nie musisz wynajmować copywriterów, nie musisz ślęczeć godziny, pisać wpisy, zrobi to za Ciebie sztuczna inteligencja. Możesz właśnie swoją stronę internetową, jeśli masz stronę internetową na WordPressie, połączyć właśnie z takim narzędziem typu CopyMate, polskim narzędziem i tam zaledwie siąść na godzinkę i w ciągu godziny zaplanować wpisy na bloga codziennie na 30 dni. Twoja konkurencja zostanie zaorana Twoją konsekwencją. Zajedziesz ich ilością kontentu. Nie będzie w stanie z Tobą nikt konkurować, jeśli Ty będziesz codziennie dodawał wpisy na wizytówce Google Moja Firma i codziennie będziesz zamieszczał wpisy na swoim blogu. Zrobi to za Ciebie właśnie AI, tak? Tymi narzędziami, o których tutaj wspomniałem. Także notuj linki do tych narzędzi także w opisie tego filmu. A jeśli już chcesz wiedzę konkretną od ogółu do szczegółu, to zapraszam Cię na mój kurs AI dla biznesu. Czyli zacznij żyć, a niech AI pracuje. Link do kursu w opisie filmu. Sposób numer 3. Mój ulubiony sposób, którego nie znajdziesz w polskim internecie, z którego nie korzysta 99,9 polskich firm. Świetnie sprawdzi się, jeśli świadczysz usługi, czy też sprzedajesz produkty. Chodzi tutaj o to, aby reklamować się na YouTubie. I spokojnie, jeśli teraz chcesz przewinąć ten materiał, bo boisz się nagrywać na YouTuba, spokojnie, są do tego aplikacje, które nagrają, zmontują i zrobią to wszystko za Ciebie, tak naprawdę bez Twojego udziału, tak? Więc teraz posłuchaj mnie, co mam Ci do powiedzenia, podam Ci konkretne właśnie przykłady, jak możemy pojawić się w Google naszymi filmami na YouTubie. Otóż, gdy większość firm
sprzedających produkty, usługi, sklepów internetowych, usługodawców, pozycjonuje strony, pozycjonuje wizytówki. Mało firm skupia się na YouTubie. Zauważ, że wpisując w Google jakąś frazę, na przykład nazwę jakiegoś produktu, tak? Nie wiem, torebka na laptopa Wichen 15,6 cala, czy też frezarka CNC Titan 350, to są reklamy, tak? Są reklamy na Google, na Google Ads, są strony wypozycjonowane, ale mało jest właśnie filmów na YouTubie. A zauważ, że właśnie w wynikach wyszukiwania Google, oprócz tych wszystkich reklam, tych wszystkich nudniej wyglądających linków, pojawiają się także filmy na YouTubie. Dam Ci taki przykład. Mam takiego klienta w swoim mieście, pozdrawiam Daniela, który sprzedaje właśnie maszyny do metalu. Między innymi jest to taka frezarka CNC 350 Titan. I nagraliśmy z partyzanta dwuminutowy film, gdzie po prostu poszliśmy na magazyn, Daniel ubrał polar, wziąłem telefon, nagrałem film, dałem mu mikrofon, on opowiedział po prostu o tej maszynie, tak? Dla kogo jest, co robi, gdzie można ją kupić, powiedział, że link do tej maszyny właśnie w sklepie w opisie tego filmu. Więc film trwa prawie 3 minuty, przez ponad pół roku zgarnął ponad 800 wyświetleń i teraz powiesz, no co to jest na YouTubie 800 wyświetleń, ale są to wyświetlenia takich osób, które szukają właśnie tę frezarkę. On nie konkuruje na wyświetlenia z twórcami klipów disco polo, które idą w miliony. On tam trafia do osób, które szukają właśnie tej frezarki. I krótki taki nagrany właśnie filmik, gdy wpiszesz nazwę danego produktu, w tym wypadku tej frezarki, to oprócz tych wszystkich linków, tych wszystkich reklam wyświetla się też w Google miniatura. Miniatura, na której jest nazwa tego produktu. W tytule jest właśnie optymalizacja pod tę frazę, w opisie jest optymalizacja pod tę frazę i w tagach jest optymalizacja pod tę frazę, tak aby właśnie na daną frazę potencjalnego klienta, który wpisuje jakąś frazę, wyświetlała się Twoja oferta, Twojego produktu, Twojej usługi. Oczywiście możesz w ten sposób też zarabiać. Możesz zarabiać właśnie w ten sposób, nagrywając i optymalizując właśnie filmy Twoim klientom. Jest to świetna metoda na zarabianie. Założenie kanału jest banalnie proste dla klienta. Trwa zaledwie kilkanaście minut. Optymalizacja kanału kolejne godzinka, dwie. Nagranie filmu, optymalizacja filmu, stworzenie miniatury. To wszystko trwa około dnia. Możesz za to wziąć śmiało ponad 1200 zł. Czyli założenie, optymalizacja jednego kanału na YouTubie, optymalizacja jednego filmu. Jesteś zarobiony. Natomiast jeśli Ty masz firmę, sprzedajesz produkty i usługi, zakładasz taki kanał, mam na ten temat kurs, jak zarabiać właśnie na YouTube, gdzie pokazuję, jak nagrywać filmy i jak optymalizować filmy na YouTubie, tak aby wyświetlały się wysoko. Nie tylko na YouTubie, ale także w Google. I to jest ogromna nisza, gdzie nie ma informacji na ten temat w Polsce. Ja uczyłem się tego, nie powiem skąd, ale były to anglojęzyczne źródła, gdzie mam swoją strategię właśnie, aby wyświetlać się w Google moimi filmami na YouTubie na różne właśnie kluczowe frazy, tak? Więc to jest bardzo właśnie ważne. Kolejne właśnie dwa przykłady wyświetlania się tym razem innych produktów i usług właśnie na Google filmami z YouTube'a. Mówiłem o tej frezarce. Mam taką klientkę, która właśnie interesują frazy noclegi Leaf. Nagraliśmy film przy pomocy sztucznej inteligencji. Tej pani nawet na tym filmie nie ma. Sztuczna inteligencja nagrała właśnie film, klip. Korzystając z naszych filmów, z naszych zdjęć, napisała skrypt, napisała nagłówki i aplikacje typu Lumen 5, Pictory, InVideo, Virbo stworzą za Ciebie tego typu filmy, tak? Są to świetne aplikacje AI, które tworzą filmy za Ciebie. Nie musisz nawet brać w tym udziału. Możesz nagrać siebie, jak mówisz przez 2 minuty jakikolwiek tekst, nagrać siebie w zaciszu domu, później wrzucić taki film w aplikację typu Virbo, HeyGen i taka strona AI, mając taką próbkę Twojego głosu, Twojego wyglądu, możesz tam wkleić dowolny tekst i sztuczna inteligencja powie ten tekst, ułoży Twoje ruchy warg właśnie pod ten inny tekst, tak? Więc skorzystaj z dobrodziejstw właśnie AI. Więc tutaj właśnie na tę frazę noclegi Leaf, pokoje Leaf, nagraliśmy właśnie filmy dzięki sztucznej inteligencji i teraz na te frazy tutaj właśnie wyświetlają się też filmy właśnie na YouTubie w Google, tak? Bo pamiętaj, że YouTube i Google to jest jedna i ta sama firma. Inny przykład. Mam taką klientkę z Grudziądza, która jest księgową, więc nagra optymalizowany po tutaj frazy Eli,
to biuro rachunkowe, dane miasto i wtedy też właśnie wyświetla się ten film. Nasz adres na Gmailu jest bardzo szybkie i bardzo proste i stworzenie filmu również. Oczywiście, jeśli chcesz, tak jak ja teraz tutaj, nagrywać filmy, występować przed kamerą, a potrzeba do tego naprawdę niewiele. Zobacz, jaki tutaj jest próg wejścia. Ja mam telefon, mam mikrofon krawatowy, który kosztuje przenośny, nie ma tutaj żadnych kabli. On kosztuje na popularnym chińskim serwisie aukcyjnym. Kosztuje 120 zł, bezprzewodowy. Działa świetnie. Na jednym ładowaniu baterii nagrywam już szósty, tak naprawdę kilkunastominutowy film. On świetnie działa, świetnie szczytuje. Nie potrzebujesz żadnego studio. Ja jestem na etapie budowy domu. Mieszkam z żoną, z dwójką dzieci na dwóch pokojach, gdzie nie mamy warunków do nagrywania. Więc moje studio jest ze mną wszędzie. Dopóki nie będę miał domu, idę po prostu w pole. Najważniejsze jest to, co wydostaje się z Twojego aparatu mowy, czyli merytoryka. Zobacz, Ciebie nie obchodzi, że za mną nie ma studia, że za mną jest brzoza, bo Ty w tym filmie dostajesz konkrety, dostajesz konkretne narzędzia, dostajesz konkretne tipy, jak możesz reklamować właśnie swoją firmę w internecie. I do tego świetnie właśnie sprawdzi się YouTube, tak? Zobacz, nagrywam ten film, daję Ci konkretne porady, w ten sam sposób Ty również możesz pozyskiwać klientów. Na przykład jesteś instruktorem jazdy na rolkach, nagraj serię filmów instruktażowych dla osób początkujących, tak? Czego wpisują osoby? Co wpisują, jakie frazy wpisują osoby początkujące? Możesz to sprawdzić darmowymi narzędziami, na przykład rozszerzeniem do przeglądarki Chrome Ibersuggest, które pokazuje miesięczną liczbę wyszukiwań, tak? I dajmy na to, jesteś tym instruktorem jazdy na rolkach, więc wchodzisz w buty potencjalnego klienta. Co taki potencjalny klient może wpisać w wyszukiwarce Google, aby trafić na Twoje materiały? No jeśli ja kupuję rolki, to mnie interesuje, tak? Jakie rolki wybrać jako początkujący? Jaki kask dla początkującego, tak? Jak się nauczyć jazdy na rolkach? Poradnik, tutorial, tak? Wpisujesz te frazy i widzisz podpowiedzi tego typu rozszerzenia, typu Ibersuggest, ale też samo Google. Zauważ, że jak wpiszesz jakąś frazę w Google, to na samym dole pierwszej strony w Google masz 8 fraz podobnych. Jakie inne frazy wpisują właśnie ludzie w wyszukiwarce Google? Jest to podpowiedź, że na takie tematy masz nagrać po prostu materiały wideo na swoim YouTubie, tak? Więc jeśli ja jestem właśnie tym instruktorem, czy też jestem instruktorem fitness, coachem, weźmy tutaj takiego instruktora jazdy na rolkach. W tym filmie pokazuję, jak nauczyć taką osobę początkującą jazdy na rolkach i lokuję też w tym filmie, daję mnóstwo wartości merytorycznej, mówię, jak się nauczyć na rolkach, ale też informuję, że jeśli chcesz trenera, jeden na jeden, pracy na żywo, no to możesz się ze mną skontaktować, link do kalendarza, umów usługę, tak? Jeśli na przykład sprzedajesz kaski, sprzedajesz rolki również, to informujesz, że masz sklep internetowy, gdzie możesz właśnie tego typu produkty, o których mówisz w tym filmie, czyli produkty dla początkujących, jeśli jest na przykład film, jaki wybrać kask dla osoby początkującej na rolki, to informujesz, że ten kask, który omówiłeś, czy tam dwa kaski, trzy kaski, możesz kupić właśnie w jego sklepie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I ta osoba kupi od Ciebie. Choćbyś miał 5 zł drożej niż na Allegro, ta osoba prawdopodobnie kupi właśnie u Ciebie z wdzięczności. Czyli to, o czym mówił Robert Cialdini, tak? Czyli ta perswazyjna technika wdzięczności. Ludzie chcą, jeśli dasz im wartość, to z wdzięczności chcą Ci się odwdzięczyć. A w jaki sposób Ci się odwdzięczą? No właśnie wybiorą Ciebie, wybiorą Twoją firmę, Twoje usługi, Twoje produkty, jeśli dostaną wartość. Więc nagrywasz właśnie tego typu film, tak? Tak samo właśnie jest z usługami. Nie wiem, jesteś budowlańcem, kładziesz panele, nagrywasz tutorial, jak ułożyć panele. Jak samodzielnie ułożyć panele, gdzie pokazujesz krok po kroku, jak przycinać panele, jaki użyć podkład, jakie panele w ogóle wybrać, tak? I część osób sobie obejrzy ten film, ułoży sama, ale część powie, no fajnie, gość tłumaczy, zna się gość na rzeczy, ja to zlecę jemu. Tak samo właśnie było w moim przypadku. Nagrywałem mnóstwo poradników, jak tworzyć strony internetowe na WordPressie. W pewnym momencie miałem tylu klientów, że nie byłem w stanie sam tego ogarnąć, tak? Więc część osób oglądała moje filmy, robiła samodzielnie stronę internetową, ale część osób, jakiś tam procent, być może promil, postanowił napisać, odezwać się do mnie. Słuchaj, Darek, oglądałem Twój film na YouTubie, potrzebuję strony internetowej, czy mógłbyś dla mnie ją zrobić, tak? Więc w ten sposób ja pozyskiwałem klientów na strony internetowe, gdzie w pewnym momencie doszedłem do takiego punktu, że nie byłem w stanie sam ogarnąć tych wszystkich klientów, więc tutaj już wydałem kurs na ten temat właśnie, jak tworzyć strony internetowe, tak aby każda osoba początkująca mogła samodzielnie swoją stronę internetową, swoje miejsce w internecie po prostu wyklikać, tak?
I tak naprawdę tą metodę możesz wykorzystać wszędzie, sprzedając cokolwiek, czy sprzedajesz produkty, czy sprzedajesz usługi, możesz właśnie nagrywać tego typu filmy. Na przykład masz sklep internetowy, powiedziałem Ci tutaj już troszkę, nie? Masz sklep internetowy, nie wiem, z rolkami, z kaskami, masz sklep internetowy z torbami na laptopa, to nagraj film, pokaż tę torbę, pokaż wady, zalety, jak jest skonstruowana, do czego jest ta torba, dla kogo jest, z jakiego materiału, pokaż to, tak? I zawsze informuj, że właśnie link do takiego produktu, do takiej usługi znajdziesz w opisie tego filmu. I zobacz, podałem Ci kilka na tacy metod i jestem pewny, że gdy wdrożysz to w życie, to już Ci wystarczy, aby po prostu zalać się nowymi klientami. Ale czas na metodę numer 4. Bardzo szybko, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. I znowu podam Ci tutaj swoje przykłady ze swojego życia, z życia swoich klientów. To oczywiście płatna reklama w wyszukiwarce Google, tak? Po prostu jest potencjalny klient, on ma jakąś intencję, szuka jakiejś usługi, szuka jakiegoś produktu, wpisuje w wyszukiwarce Google, Twoja reklama, bach, wyświetla mu się. I tutaj ja, jeśli chodzi o reklamę w Google, od kilku lat wyspecjalizowałem się w pewnej niszy. Jest to nisza pediatryczna. Nie to, że ja jestem pediatrą, nie mam w rodzinie żadnego pediatry. To wyszło, kiedyś robiłem stronę takiemu pediatrze, pani Ani, którą pozdrawiam. I później zacząłem się uczyć, jak taką stronę, jak takie usługi można reklamować. Ponieważ tu się okazało, że pediatrzy też świadczą usługi mobilne. Czyli zamiast jechać gdzieś tam do przychodni, do szpitala, do pediatry, po prostu dzwonisz na telefon, przyjeżdża pediatra i Twojego dzieciaczka u Ciebie w domku bada, leczy, daje tam zalecenia, recepty i to wszystko, tak? Więc są pewne frazy, które potencjalni klienci wpisują, tak? Może to być właśnie fraza, tak jak tutaj w przypadku tego pediatry, pediatra na telefon, tak? Pediatra prywatnie, wizyty domowe, pediatryczne wizyty domowe. Są takie właśnie frazy, które wpisują ci ludzie i ja tworzę właśnie taką reklamę na te frazy, aby na te konkretne frazy wyświetlała się ta właśnie reklama w Google Ads takiego klienta. Jeśli chcesz, to odezwij się do mnie. Co prawda ze względu na zasoby czasowe ograniczyłem już liczbę klientów, nie jestem w stanie sam wszystkich ogarnąć, ale mam ten portfolio, więc jeśli chcesz tutaj dołączyć do grona moich klientów, to napisz, przemyślę, bo też nie biorę wszystkich zleceń, jeśli wiem, że w danej niszy nie jestem w stanie pomóc, jeśli chodzi o reklamy w Google Ads, to się tego nie tykam. Więc najpierw robię tutaj kwerendę i jeśli wiem, że jestem w stanie pomóc, to pomagam. A jeśli nie, to daję Ci kontakt do osób, do firm, które wiem, że Ci na pewno pomogą. Także tutaj, odzywając się do mnie, masz pewność, że zostaniesz zaopiekowany i Twój problem biznesowy zostanie rozwiązany. Czyli tutaj przychodząc do mnie, nie dostaniesz umowy na 2 lata, i choćby skały srały, nie było efektów, to ja Cię będę trzymał tutaj umową. Nie ma żadnych umów, jest na miesiąc do przodu, płacisz za miesiąc, są efekty, przedłużasz, chcesz, nie, to nie, rozstajemy się. Także jasna i klarowna tutaj sytuacja. Wracając tutaj właśnie do tej reklamy w wyszukiwarce. Na przykład jesteś hydraulikiem w Warszawie, no to Ciebie interesują frazy hydraulik Warszawa. Na wizytówce Google moja firma ciężko się będzie w dużych miastach na pewne frazy przebić, dlatego warto od razu właśnie zainwestować w płatną reklamę w Google, tak aby na daną frazę wyświetlała się Twoja reklama. Więc tutaj mam taki przykład właśnie tych pediatrów, tak? W tym momencie obsługuję już większość pediatrów ze stolicy, pracujących w pewnym szpitalu dziecięcym. Więc oni zauważyli, że to po prostu działa, płacą mi pieniążki i mają telefony. Ludzie dzwonią, więc na te frazy ta reklama w Google Ads się po prostu wyświetla. I tutaj właśnie Ty na przykład masz swój biznes, na przykład prowadzisz pokoje do wynajęcia, tak? Mam też właśnie klientów dużo właśnie z pokojami do wynajęcia, czyli noclegi miasto, pokoje miasto, wyświetla się reklama. Sam ostatnio szukałem, tak jak mówiłem, kempingu, więc wpisuję kemping i tutaj też można właśnie reklamować się w ten sposób. I często nie ma tutaj naprawdę dużej konkurencji. Im większa konkurencja, tym stawka za kliknięcie, czy też za wybranie numeru telefonu jest wyższa. Ale często jest tak, że firmy skupiają się na nieefektywnych metodach marketingowych, typu pozycjonowanie, tracą mnóstwo czasu na nieefektywne zamieszczanie postów na social media, gdzie odbiorcami jest ich rodzina, ich konkurencja, zamiast po prostu całą tą parę dać w gwizdek po prostu tej reklamy, ustawić reklamę, a naprawdę czasami wystarczy nieduża kwota. Dam Ci przykład tutaj, jeśli chodzi na przykład o te pokoje noclegi w miejscowości takiej no, turystycznej, gdzie też są kajaczki, wystarczy 10 zł dziennie, tak? 300 zł netto plus VAT 366 to jest budżet dla Google'a. I za 366 zł, czyli to są grosze w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o marketing. Ale już za dychę dziennie, gdzie na przykład jedno kliknięcie kosztuje 50 groszy złotówkę, zaokrąglimy do złotówki. Czyli za 10 zł masz potencjalnie 10
potencjalnych klientów, którzy klikną w Twoją reklamę, wejdą na Twoją stronę internetową, bądź też wybiorą numer telefonu. 10 potencjalnych klientów z intencją. Nie osób przypadkowych, tylko osób, które wpisały daną frazę. Jeśli ja wpisuję noclegi, nie wiem, Szczytno, noclegi Węgrów, noclegi Liw, to jestem zazwyczaj, albo jestem Twoją konkurencją, tak, z ciekawości wpisuję, kto się tam wyświetla, albo po prostu jestem zainteresowany noclegiem w danej miejscowości, więc jestem potencjalnym Twoim klientem, więc nie trafiają tam osoby przypadkowe, nie trafi tam Halinka z gazowni, ze Swarzędzia, ze Szczecina, osoby przypadkowe, tylko osoby, które faktycznie szukają Twojego produktu, Twojej usługi, więc to jest ta właśnie tutaj metoda. I czas na metodę numer 5, metodę ostatnią, no i tutaj jest potrzebna troszkę, że tak powiem, wyższa szkoła zaawansowania, czyli reklama Facebook Ads. Reklama właśnie na Facebooku, którą możemy też targetować do osób potencjalnie zainteresowanych naszymi produktami i naszymi usługami. Na temat Facebook Ads, reklam na Facebooku jest mnóstwo na rynku kursów. Nie jest to takie łatwe, acz wszystko zależy od Twojego biznesu. Nie da się tak naprawdę zrobić jednej uniwersalnej reklamy, która sprawdzi się dla większości niż. Podam Ci takie przykłady. Najprostsze przykłady, które sprawdzą się na rynku lokalnym. Na przykład, mam firmę w swoim portfolio klientów, która skupuje auta, tak? Czyli szrot. Przyjeżdżają do Ciebie, zabierają Twoje auto, dają Ci pieniążki, tak? Za to. I tutaj robimy reklamę typowo na zasięgową, czyli jest ten punkt szrotu i wokół tego punktu 50 km i tam po prostu od roku idzie ta sama reklama na zasięg. Czyli po prostu tłuczemy do bólu tego posta, tak? Najlepsze ceny na rynku, gotówka od ręki, skupujemy auta, przyjeżdżamy mobilnie, tak? Po prostu, bo w tym biznesie jest tak, że ja dzisiaj mam samochód stary, ale nie myślę o jego tutaj zezłomowaniu, tak? Ale być może za kilka dni będę myślał, więc tutaj właśnie świetnie sprawdzi się zarówno reklama na Google, ale też świetnie sprawdzi się właśnie reklama na Facebooku zasięgowa, tak aby wryć się w świadomość potencjalnych klientów. Jest to mała miejscowość, ale napieprzamy po prostu do bólu reklamę zasięgową na małym budżecie. Reklama cel zasięg. I tutaj jest też również 10 zł dziennie i miesięcznie jest to kilkadziesiąt tysięcy odbiorców, tak? Aż do pożygu. Chodzi o to, aby po prostu wychodzić, aby po prostu myśl o tym szrocie była pierwszą myślą, jeśli ktoś chce zezumować samochód. Drugim takim celem, który świetnie sprawdza się na przykład dla biur rachunkowych, jest cel na zostawienie kontaktu, tak? Więc tutaj dajemy, to na przykład świetnie sprawdza się dla biur rachunkowych, gdzie mamy na przykład właśnie w poście, na przykład księgowość za 99 zł, zakładanie spółki, zakładanie JDG, wszystko od A do Z, spokój w cenie kawy, tak? Czyli na przykład 300 zł miesięcznie, dajmy na to 10 zł kawka, czyli spokój w cenie kawy, te 10 zł dziennie. Teraz taki przekaz. Zostaw numer telefonu, oddzwonimy, tak? Jest to reklama na zostawienie kontaktu. I bardzo ważne, aby ta reklama leciała około 2 miesięcy. Ponieważ im dłużej ta reklama leci, tym lepiej algorytm Facebooka uczy się, do kogo ma kierować tę reklamę. Tam oczywiście są grupy do targetowania, tak? Są właściciele małych firm, jednoosobowe działalności gospodarcze, osoby o zainteresowaniach przedsiębiorczość. I Facebook sprawdza, która z tych grup reaguje najlepiej i tam pcha właśnie Twój budżet. Więc warto właśnie ustawić taką reklamę na kontakt. I osoby zostawiają kontakt, numer telefonu, mamy leada, czyli taką osobę zainteresowaną naszymi usługami, odzwaniamy i informujemy, że dzień dobry, zostawiła Pani kontakt, jestem księgowym, biurem rachunkowym, tak? Ważne właśnie w ten sposób. Też może być oczywiście reklama skierowana na konwersję, jaką jest zakup. Jeśli masz też sklep internetowy, no to oczywiście najlepszym tutaj celem będzie po prostu zakup. Ja swoje kursy sprzedaję, puszczając reklamę remarketingową, czyli do osób, które były na mojej stronie internetowej, właśnie gdzie celem jest zakup. Natomiast jeśli masz taką firmę lokalną, gdzie jest ta miejscowość, nie wiem, 20-50 tysięcy, tutaj wypróbuj coś sprawdzić się po prostu taniej. Wybierz jako cel albo zasięg, zasięgowa reklama, albo kliknięcia, albo właśnie celem jest kontakt, tak? Gdzie informujesz, czym się zajmujesz, na przykład właśnie masz biuro rachunkowe, kierujesz właśnie po zainteresowaniach do właścicieli firm, po zainteresowaniach przedsiębiorczość, jednoosobowa działalność gospodarcza, i właśnie prosisz o zostawienie numeru telefonu, czy też adresu e-mail i wtedy z taką osobą się kontaktujesz. Ja też w ten sam sposób reklamowałem swoje usługi kiedyś na tworzenie stron internetowych, gdzie prosiłem o kontakt, adres e-mail, gdzie właśnie informowałem, że kto zostawi adres e-mail, to
będę wysyłał swój cennik, tak? Cennik tworzenia stron internetowych, tak? Gdzie były też w tym cenniku PDF moje dane kontaktowe, więc taka osoba mogła tam sobie też zobaczyć moje portfolio. Z czasem to przestało być efektywne, ponieważ w mojej niszy już miałem rozpoznawalność, więc ten adres kontaktowy zostawiali głównie moi konkurenci z ciekawości po prostu, jakie ceny są u Pichalskiego, tak? Więc to przestało działać. Ale jeśli tworzysz strony internetowe, jeśli jesteś na przykład freelancerem, grafikiem, SEO-owcem, świadczysz jakieś usługi i masz cennik, właśnie w ten sposób możesz też pozyskiwać właśnie dane kontaktowe, tak? Oferując właśnie cennik swoich usług w zamian za adres mailowy, gdzie później właśnie możesz pisać do takiej osoby: hej, wysłałem Ci poradnik, cennik, może byśmy się umówili na rozmowę, tak? Więc w ten sposób. I te metody, o których Ci powiedziałem, dobrze też jest łączyć ze sobą. Daje to wtedy najlepsze efekty, tak? Po prostu najlepiej jest właśnie zdominować swoje niszy, swoją konkurencję, tak? Więc jeśli Ty na przykład masz taką lokalną firmę, to po prostu możesz skupić się tylko na tym jednym wycinku, możesz skupić się tylko na wizytówce Google My Firma, możesz skupić się tylko na filmach na YouTubie, ale możesz to wszystko połączyć w jeden taki naprawdę ekosystem, gdzie naprawdę zdominujesz swoją tutaj niszę, swoją branżę. I taki przykład ostatnio właśnie w tej miejscowości z tymi noclegami w ten sposób to właśnie zrobiłem, gdzie absolutna dominacja, czyli reklama na Google, czyli ktoś wpisuje frazę nocleg i miejscowość, wyświetla się reklama. Jeśli ktoś nie reaguje na reklamę, niżej mamy wizytówkę Google Moja Firma i ta wizytówka tej firmy oferującej te pokoje jest wypozycjonowana na pierwsze miejsce. Niżej jest strona internetowa, tak, gdzie pozycjonują ją wpisy na blogu. A jeśli to jeszcze klient przeoczy, to trafia na film na YouTubie, który wyświetla się zarówno na YouTubie, jak i w wyszukiwarce Google, gdzie również jest. Więc tutaj nie ma, że tak powiem, przestrzeni na przypadek, na ominięcie, że tak powiem, tej firmy. Więc warto sobie to właśnie połączyć. Także mam nadzieję, że wynotowałeś dużo rzeczy z tego filmu. Linki do narzędzi, które tutaj omawiałem, do moich kursów, linki do moich kursów, które tutaj wymieniłem, które pomogą Ci czy to wypozycjonować Twoją stronę internetową, czy to wypozycjonować Twoją wizytówkę Google Moja Firma, czy to tworzyć posty na Facebooku, czy też tworzyć filmy na YouTubie. Wszystko to znajdziesz w moich kursach od ogółu do szczegółu. Ja od początku koncentruję się na użytkownikach początkujących. Sam jestem praktykiem, jestem historykiem z wykształcenia, który większość wcześniej swojego doświadczenia zawodowego spędził na kasie w markecie. Więc nie jestem człowiekiem, że tak powiem, z branży, tylko jestem praktykiem, więc wiem, w jaki sposób uczyć osoby początkujące, bo sam taką osobą początkującą byłem. Zjadłem na tym zęby, wydałem mnóstwo pieniędzy, przepaliłem mnóstwo czasu, żeby dojść do wyników, dojść do pewnych metod, tak abyś Ty nie musiał. Tak abyś nie musiał tracić nerwów, czasu i pieniędzy, bo są to Twoje najcenniejsze zasoby, które Ciebie zabiją. Upływający czas Ciebie zabije, nerwy Ciebie zabiją, a pieniądze uczynią, brak pieniędzy uczyni z Ciebie biedaka. Więc oszczędź sobie tego i za cenę tak naprawdę jednych zakupów w Biedronce wybierz jeden z moich kursów i po prostu krok po kroku daj się przeprowadzić za rączkę. To wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Do następnego wideo. Cześć!